Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrun 4.0. Gram i komentuję swoje ruchy. Ranking 1655. Nabraliśmy już tempa. Zaczynaliśmy z 500 i mamy ruch D4. Zagramy skoczek F6 i może zagramy trochę inny teraz Ojejku, ale mnie gość zaskoczył w ogóle. Co to ma być? H3. Moim planem było po C4, żeby zagrać C5 i przejść do Benoniego. H3, no tak, dobra, zagramy Benoni w takim razie. Zagramy C5. Skoczek F3. H3 w ogóle to strata tempa, uważam. No i biję i dzięki temu mogę zdobyć sobie szybko centrum. I też tak uczynię. Zagram szybko pionkiem. Skoczek sobie tutaj wszedł. Ja się teraz tak zastanawiam, czy ja nie mam tutaj takich opcji, żeby przeciwnika spróbować pooszukiwać. Ale wyprowadzenie skoczka wydaje się sensowne mimo wszystko. A3? Gość przyjął strategię dwóch rogów. Ciekawe. No dobra, w takim układzie wyprowadzenie figur jest bardzo wskazane. Goniec C5, skoczek tutaj. No to teraz będę cię męczył, gościu, grając tutaj. No bo ruch E4 już jest bardzo problematyczny, bo jak zagrasz tu, ja mam taką opcję. Wprawdzie możesz zagrać tu. No właśnie, a też zastanawiam się nad biciem, albo zagrajmy na E3. E3 może być bardzo ciekawe. E3 może być mega ciekawe, słuchajcie. To przeszkodzi przeciwnikowi w wyprowadzeniu gońca, a H3 jeszcze bardziej mi pomogło, z uwagi na to, że jakbym hetmanem się dostał na H4, to pionek na G3 się nie zasłoni. E3. I myślę, że zaskoczyliśmy gościa. Najlepszym rozwiązaniem dla niego zapewne jest bicie gońcem, co muszę uczynić dosyć szybko. I zrobienie roszady tutaj myślę, że będzie najlepsze, choć jeszcze chodzi mi po głowie taki ruch, bo będę atakował i tutaj, możliwe, że to jest ok, więc raczej się na to skuszę, chociaż roszada jest ważna, on nie ma jak mnie zaatakować. Dobra, próbuję od razu go ukarać w takim razie, tutaj lub tu. Myślę, że jest to dobry ruch. Zwróćcie proszę uwagę na to, że mam pionka mniej, ale on ma wielkie problemy w rozwoju. I stąd ten taki tutaj koń trojański wleciał do obozu przeciwnika i utrudnił mu rozwój. Sparaliżował go, można powiedzieć. Tak też to wygląda. Skoczek na G5 jest kompletnie niegroźny. Mógłby być groźny, jeżeli jakaś figura po przekątnej by mnie tutaj atakowała, ale takiej figury nie ma. Skoczek mógłby w sumie wejść na D5. A, tego nie przewidziałem w zasadzie, ale to nie jest też groźne, bo po tym ruchu mam dwie opcje. Mogę wybić. On mi wybije, ja wybiję tu, mi zniszczy pionki. Ale z tempem będę atakować. Będę miał możliwość dania szacha. Bardzo rozwojowa sytuacja. Myślę, że lepsza czarnymi. Jeszcze po takim ruchu jest możliwość zagrania szacha i on będzie musiał wrócić. A, zdobędę figurę. No właśnie. Bo jak zagra tu, to jest szach, a tam będzie też wisiał skoczek. Przeciwnik zagrał skoczkiem na F3. No dobra. Myślę, że teraz trzeba trzasnąć tu. Nie pionka centralnego, bo dalej gdzie hetman ma pójść, to wygląda groźnie, ale ten, jak tego pionka zdejmę, będzie łatwiej mu potem tego wyprowadzić i goniec się uruchomi, więc bije tego. Przy okazji atakuje skoczka. No wieża nie może zagrać, bo leci skoczek. Hetman nie może zagrać, bo leci wieża. No i cóż, on się zreflektował, wracając figurą na lepszą pozycję, ale to już jest za późno. W tym wypadku ja jestem, można powiedzieć, dwa tempa więcej, bo już hetman jest w jego obozie, zdejmując pionka, więc no to na pewno wyszło dobrze. Słuchajcie, jak niewiele trzeba, jak przeciwnik popełnia proste błędy, grając pionkiem H3 i pionkiem A3. No dobra, jest skoczek A4 i teraz hetman musi uciekać, chyba to jest jedyne pole, żeby uciec. Fajne jest to, że właśnie też nie ma ruchu E4, ma możliwość dania szacha, teraz już nie. I teraz tak, myślę, jakby tutaj go dalej ukrać. Możliwe, że D5 trzeba grać. D5 mi się bardzo podoba, bo ten pionek fajnie tutaj kontroluje te pola ze skoczkiem. Zaraz zrobię roszadę. Roszadę zdążę zrobić. Jak mi skoczek zagra na D4, to hetman A5. Dobra, wieża weszła. No to hetman A5 mimo wszystko. Hetman będzie miał fajne odejścia i fajny atak. Możliwe, że skoczek E4 też przyblokuje tutaj fajnie króla. Jeszcze zobaczymy, jak to się ułoży. W każdym razie to jest wielki ból przeciwnika. No dobrze. Tutaj pasuje mi bardzo zrobienie roszady, ale te
też chciałbym tutaj zagrać i wejść dać mat. Dobra, zrobimy roszadę, bo kusi mnie zagranie takie, hetman c7 i mat. Można próbować na pewno, ale już teraz jak mam roszadę, to będzie to jak najbardziej wskazane. Pozycja jest bardzo dobra czarnymi. Bicie, bicie, oczywiście. Pionki złączone. Struktura też pionków jest ważna. Zobaczcie, ile wysp pionowych mają białe. Jedna wyspa, druga, trzecia, czwarta. Cztery wyspy i te pionki są kompletnie złe. Bardzo złe. No i zaraz zagram tak. Niby aktywnie, niby gdzieś tam chcę wejść, ale jak wejdę tu hetmanem, to za chwilę będę tam przeciwnika karał za jego błędy w początkowej fazie gry. Hetman, ok. Wychodzę skoczkiem ze swoim planem. Tutaj. Ja już gońca też nie muszę specjalnie wyprowadzać. Oczywiście mógłbym go tam wyrzucić na F5, zaatakować wieżę. Wszystkie ruchy na pewno tutaj, znaczy te ruchy na pewno byłyby ok. No właśnie, on chce mi wymienić hetmany. Ja się na to nie zgadzam, absolutnie. I będę chciał tam wejść i zrobić mu kuku. On zagra królem, zagram skoczkiem, wezmę wieżę po prostu. Mój król jest bezpieczny i na to trzeba zwracać uwagę, gdzie w momencie, kiedy będziemy atakować przeciwnika. To jest dosyć istotne, dosyć ważne. Przepraszam, tutaj sobie czyszczę oko, żebym lepiej widział. A tak naprawdę tutaj weszło, dobra. Ale to mimo wszystko, wchodzę hetmanem, prosta rzecz. No on wejdzie tu, ja zbijam tu. Grożę matem, grożę wzięciem wieży. Kwestia prostej taktyki. Oczywiście hetman może tutaj zagrać. Wtedy dostrzegam taką fajną możliwość skoczek na C3. On może odbić hetmanem, a ja wtedy zbijam wieżę. To działa. Jeszcze zerkam tylko, czy taki ruch nie jest lepszy. Skoczek F2, król C2, goniec fajnie wychodzi. Oj, to może być lepszy nawet. On przejdzie królem, dam szacha wieżą. Tak, to jest lepszy skoczek F2. A nie, wróć! Król zagra tutaj, ale nie zagrał! Tam nic bym nie stracił, bym wybił, bym wrócił skoczkiem, ale nie zagrał, pomylił się. Zapomniałem, że król może wrócić na tą samą pozycję, ale tak psychologicznie działa, jak są szachy bardzo szybkie, to ciężko wrócić na to samo miejsce, skąd król był wygoniony, no bo nie chce się wracać tam, gdzie byliśmy atakowani. Wieża B8, proste zagranie. Tutaj myślę, że gońcem zbije z szachem, król pójdzie tu i hetmanem wejdziemy tam. Będę chciał dać po prostu mata. Hetman C1. Grozi mat na A3, grozi jakieś tutaj prawie mat po odejściu gońcem, więc sytuacja już jest tragiczna po stronie białych. No te błędy H3, A3 trzeba bardzo szybko wykorzystywać, słuchajcie, grając bardzo aktywnie figurami i ta partia dobrze to pokazała. Szukamy sobie nowego przeciwnika, ok, 1748, niech będzie ruch E4. Jest C5, ok. Jest C5. Z dawnych lat grałem często C4, gdyż ja nie lubiłem grać obrony sycylijskiej białymi i lubiłem po prostu grać C4, żeby grać inaczej, potem D4, ale zobaczymy, czy przeciwnik na to pójdzie. Tutaj dobrą opcją jest też zagranie po prostu E5. I tak się też dzieje, słusznie, no to wyprowadzimy sobie kulturalnie skoczki i wszyscy są zadowoleni. Ale to chyba jest za szybkie posunięcie, z uwagi na to, że mogę wziąć pionkę, więc skuszę się i wezmę. No cóż, zagrałem jak w dzieciństwie i wyszło dobrze, chociaż ta pozycja białymi, no taka, nie jest jakaś rewelacyjna oczywiście, grając C4 po C5, nawet bym powiedział, daje to szansę czarnym na spokojną grę. Tu D3, po prostu mam pionka więcej i będę z tego korzystał. Ale jak widać, na przeciwnika zadziałało. Tu będzie opcja goniec na G4. Ja będę miał też silną opcję goniec G5. Jestem po prostu szybszy i zagram skoczek D5. Nie boję się takiego zagrania z uwagi na to, że tutaj zawsze bronię pionkiem. Mogę też zagrać tutaj. Zagram mu od razu skoczkiem i to on będzie miał problem. Będę miał też fajne odejście hetmanem, w razie czego on będzie musiał wrócić gońcem pewnie. No ale na razie on ma problem właśnie na tym związaniu, po prostu jestem szybszy. Taki motyw powstaje bardzo często w partii włoskiej, w symetrycznych strukturkach.
Okej, okay, i teraz pytanie za 100 punktów. Czym zbić? I czy w ogóle teraz trzeba zbić? Chyba nie trzeba teraz zbijać. Grozi tam niebezpieczny szach na A5, chociaż bezpieczny, niebezpieczny. Nie boimy się go w ogóle. Gram gońcem na E2, po prostu się ochronię. No tak, on się jednak tutaj obawia tego. Tutaj zbijemy gońcem, tak po prostu. Zbijemy gońcem, zaatakujemy hetmana. I zdobywamy figurę, bo zobaczcie, jak tutaj on by odbił, to ja zbijam tutaj, a potem wisi tu. Jak on zbija mi tu na E2, to ja zbijam tym. Ale on mi zbił szachem, więc ja teraz zbijam pionkiem, żeby atakować dwie rzeczy naraz. I w ten sposób zdobywam w prosty sposób figurkę. No, ten ruch to chodzi o to, żeby otworzyć tu gońca. No ja zbiję oczywiście. Przeciwnik poddał. No, faktycznie, nie ma tutaj co grać. Ale prosto to poszło. No, podstawił po prostu pionka i się posypało. Ok, szukamy sobie kolejnego gracza. 1672. Jest ruch D4. Spróbujemy zagrać obronę Benoni. Zobaczymy, jak z obroną Benoni sobie tu przeciwnicy radzą, jak się ustawiają. Posunięcie C5. Bardzo ciekawy ruch. Oczywiście tutaj D5. Struktura się pionków stabilizuje. Zagramy za chwilę goniec G7. Będzie ruch E4 prawdopodobnie. Tutaj czuję, że przeciwnik ogarnia temat. Bardzo dobrze. Jest ruch D6. Skoczek, zrobimy roszadę i będziemy planować posunięcie E6. Goniec D3 jak najbardziej i posunięcie E6. Muszę gryźć centrum, muszę starać się to centrum rozwalać. W ten sposób zbijam też pionka tutaj i wieża E8, ruch obowiązkowy, żeby mocno przycisnąć tutaj na tym polu. No i teraz tak, dużo jest fajnych planów. Myślę, że zagranie goniec G4 jest ciekawe. Bo ten goniec często ma problemy, znaczy problemy. On jest tutaj, może być po prostu stłamszony, może być mu ciasno. Więc gramy sobie w sposób naturalny. I teraz tak, skoczek na D7 mi się bardzo podoba. Skoczek na A6. Skoczek na A6 sobie tędy wyjdę. Nie na D7, tylko na A6, bo ten będzie miał na D7 dobre pole. A skoczek na C7 będzie miał fajną funkcję, żeby doprowadzać pionka do B5. Pomagać mu, żeby tam wejść. Dobra, zostało zagrane tak. Przeciwnik bał się takiego wjazdu zupełnie niepotrzebnie. Gramy tak. I za chwilę nawet też wieża B8. To też jest sprytne. H6 od razu. Przeciwnik tak. Ok, i hetman E7. To jest bardzo ważne posunięcie, dlatego że jak goniec zagra tu, ja mam możliwość zagrania skoczkiem i obronienia pola E5, żeby nie było takiego ruchu. Teraz mogę też przeciwnika postraszyć takim posunięciem. Tutaj trzeba też zwrócić uwagę, czy nie ma takich ruchów jak E5. No, jest bicie, jest takie zagranie, jest bicie i tu się powinno wszystko trzymać. Tak zakładam. Widzę, że powinno się to trzymać. No i teraz zagramy G5 od razu. Nie wpuszczamy, zobaczcie, skoczka też tutaj. Skoczek C7 fajnie broni i skoczek D7. I tu już jesteśmy bardzo bezpieczni. Jasne, białe mogą zagrać na przykład posunięcie E5, ja odbiję hetman F5 i będzie chciał mi tam wejść. To jest oczywiste, może tak grać. Hetman F6 da mi szacha, ja wrócę, tam mata żadnego nie ma. Jesteśmy bezpieczni, tu się wszystko dobrze klei. Więc na pewno w ten sposób czarne będą stały dobrze. Oczywiście nie jest to łatwy debiut, ale bardzo polecam, jest ciekawym debiutem ostrym. Dużo się dzieje. Oczywiście osoby mniej doświadczone mogą mieć na początku większy problem, żeby fajnie to rozgrywać, ale to mówię, zawsze trening czyni mistrza, więc warto próbować. Oczywiście atakuję teraz hetmana, ale zauważyłem, że przeciwnik oprócz posunięcia A3 i wieża D1 gra całkiem poprawnie. To trzeba mu oddać. I bije hetmanem, chociaż z końcem, nie no, hetmanem. Tutaj czarnopolowy goniec przeciwko gońcowi białopolowemu jest lepszym zjawiskiem, lepszym, większym atutem, z uwagi na to, że goniec białopolowy nie jest aż tak aktywny. Znaczy, to jest figura, która strzela swoje pionki póki co, ale to nie jest coś takiego, że białe mają jakąś złą pozycję, więc po prostu czarne teraz też mają coś więcej do powiedzenia. Przepraszam, że tak szybko w sumie gram, bo zużyłem niecałą minutę. Mógłbym trochę dłużej tutaj pokminić. Ok, hetman wrócił. Myślę, że po prostu posunięcie A6, żeby mi już żaden skoczek nie wleciał. F3, bardzo zły ruch. Bardzo zły ruch. Jeszcze czarne pola tu się też tak rozpanoszyły. Gram B5 od razu. Daje mi przeciwnik taką możliwość, więc z tego skorzystam.
I zagram b5. Tutaj za chwilę zagram też c4. Może hetman na g3, goniec d4. Już mam możliwości. Mam też możliwość fajną zagrania tutaj. Mój drogi przeciwniku. Możesz mieć chyba problemy za moment. Zagram dla niepoznaki tutaj, żeby zagrać gońcem. Ciekawe, czy się złapiesz w tą pułapkę. Oczywiście może być skoczek e2, to by byłoby najlepsze. Będę musiał wrócić hetmanem. Może też być ruch g3. To jest czysta taka prowokacja. Dobra, zauważył to, ale gram tak. Chcę dać mata. G4 go broni przed matem, ale czarne dziury tutaj są w jego obozie. Bardzo słabe te pola. No to mogę zagrać tak. Mogę też zagrać tu ze zdobyciem hetmana, więc zagram raczej na zdobycie hetmana, bo tam mata nie było. Więc gość się obronił niby od gońca d4, ale na chwilę. No i tak pewnie się złapał tutaj za głowę, podrapał się po czuprynce, chociaż po zdjęciu widać, że czuprynki nie ma, więc pewnie, no ale mam takie odczucie sympatycznego przeciwnika. Choć muszę pochwalić, bo grał całkiem dobrze, tylko że już w przegranej pozycji bardzo szybko o łatwe błędy, bo już teraz figurę kolejną zdobywa. I redukcja figur jest tutaj już dosyć prostym działaniem. No nawet jak skoczek zbije, mogę sobie zbić wieżę. Myślę, że to uprości grę. Aczkolwiek, dlaczego mam oddawać hetmana? No zagram hetmanem na f4 i tyle. Zaraz wieża c8. No tak, tu jest opcja zbicia. Myślę, że po prostu tak. I jesteśmy w domu. Jak wieża C1, to wieża C8. Możliwe, że zagra tutaj, to wtedy mam bicie nawet tutaj. Tak pewnie pójdzie. Uprości mi to grę. Dokładnie, zbijam tak. A już po prostu nie chcę dawać przeciwnikowi żadnych szans. No i sobie zagramy tak i odbiję tutaj za chwilę pionki. Wezmę tego, potem tego. Bez znaczenia chyba większego. Kolejny gracz przed nami, 1657, ruch E4. E5, w takim razie może ruch D4, spróbujemy zagrać ostro. D6, nie jest to dobry ruch, po prostu wybijam. I tutaj mam szybkie wybicie hetmana i po prostu symetryczną grę z tempem więcej, nawet z drugim tempem, bo jeszcze atakuje pionka. Tutaj dobrą opcją jest zagranie gońcem, co spowoduje, że zbije po prostu tego gońca, zepsuje mu pionki. I takie pozycje też wiem, że się grywa. One nie są jakieś takie złe dla czarnych do końca. Wyprowadzam skoczka, chcę zbić tutaj. Goniec D6, dokładnie. Myślę, że po prostu roszada. Zrobię roszadę, wieża E1 obroni mi pionka, dokładnie, skoczek D2, skoczek na C5. Tutaj C3 bardzo, bardzo ważny ruch, a przeciwnik się okopał. To jest taka też typowa pozycja właśnie na okopanie się i ta końcówka no, nie jest prosta w realizacji, ale taki mikro plus jest na pewno, że tu pionki są złączone. Spróbuję po prostu zagrać skoczek C4, sprowokować go do B5. Wtedy sobie przestawię skoczka tutaj i tutaj. Będę miał też haczyk na A4, żeby próbować tam po tamtej stronie grać. Dokładnie tak też poszło. Tu myślę, że A4 od razu. Jak tak zagra, no to też skoczek po prostu odejdzie sobie zapewne. No i też jakieś H3, może goniec tutaj w ogóle. Zaraz zobaczymy, jak to się rozwinie. No bo nie chciałbym tutaj zbić, choć może to być też ciekawe. Myślę, że czarne zagrały tak dosyć... Dosyć odważnie, grają dobrze, zagram H3, nie chcę, żeby mi tu wszedł skoczek, no szybko H6 w ogóle, bez chyba zastanowienia większego. Zagram sobie posunięcie A5, tutaj dzięki temu skoczek będzie stał prawie wiecznie, B4 też będę mógł zagrać, choć kusi mnie B3, żeby gońca tędy wyrzucić, to może być dobra opcja, tu jest dużo takich manewrów, można tak to stwierdzić. Skoczek zagrał tu ok. Zagram też chyba tutaj, żeby zaatakować go. Taki ruch też mi przychodził do głowy, żeby zagrać też F3 i tego pionka wzmocnić, ale dlaczego by nie? No jak zagra tak, to jest strzałka i zdobywam jakość w tym momencie. No podstawił przeciwnik. Znowu podstawił.
Bo jak odbiję wieżę, to tak samo gram skoczkiem. Jakość więcej, szybkie wymiany i tyle. W tych układach trzeba pamiętać, żeby skoczka też wstawiać na C4. To jest dobra figura w tym układzie. To figurka stoi dobrze, bo też atakuje centrum. No tu przeciwnik, jak widać, się pomylił. No damy szacha. Właśnie myślałem nad E5, ale E5 nie działa. Teraz zbijamy oczywiście tutaj. No i myślę, że zwyczajnie wieża AD1. Wymienić wieżę i sprawa będzie już banalna. Nie chcę wymieniać wież, słusznie. Zresztą wieża D7, wchodzimy do obozu przeciwnika. Skoczek świetnie pilnuje pola E5. Atakujemy pionka. Goniec też nie może, bo strzałkę dostanie. Jakiś ruch E5 grozi. Zdwojenie wieży. Ta pozycja jest wygrana, tylko trzeba jeszcze ją dowieść do końca. To zwykle jest tak, że pozycje wygrane jest wygrywać najtrudniej. Tutaj bicie w przylocie wchodzi w grę, ale chyba to jest lepsze. Z uwagi na to, że jak on mi zbije skoczka, to ja zbijam tutaj. Zbiorę pionka, wieża ma więcej teraz też swobody. Skoczek jak odejdzie, to ja też odejdę skoczkiem, więc to się trzyma dobrze. Myślę, że coś tam podpowiedziałem w tej pozycji. Jak wieża B8, to wieża E2, żeby tego pionka obronić. Choć się zastanowię, może warto od razu tutaj zbić, może tutaj. Ale myślę, że obronienie tego pionka będzie miało więcej sensu. To też taki dobry nawyk. Oczywiście E5 wchodzi w grę, ale nie muszę. Mogę tak zagrać. Wieża stoi na białym polu. Tutaj król myślę, że ma spokój święty. Myślę, że zbiję tego pionka, żeby złączyć te pionki. To będzie zdecydowanie lepsze. A jak wieżę zechce się zagrać tutaj, to zawsze mam wieżę D4. No i B4 bronię ładnie, nie dając szans przeciwnikowi. Mogę też zagrać sobie taki ruch, poświęcić pionka, ale no nie ma takiej potrzeby. Chyba wieża C6 najprostszym planem w tym momencie będzie. Ok, wieża C6. No oczywiście tak, ja zagram sobie tutaj, obronię najpierw tego, teraz wezmę tego. Choć miałem też dobrą opcję na wieża B6 od razu, faktycznie, wieża B6 od razu i zmuszałem przeciwnika do wymiany wieży. A to nic nie ucieknie. Myślę, że po prostu biorę pionka. Ok, zagramy tak, bo jakieś tam G4 może być, to wszystko powybijamy, się niczego nie boimy. Redukcja na maksa. Żeby król miał jeszcze więcej swobody, żeby nie było jakiejś kontry. I myślę, że... No cóż, może po prostu tak i pionek będzie maszerował. Tu się wszystko broni, nie muszę się niczym martwić do pionki. Przeciwnik się musi martwić. Wieża wszystko dobrze asekuruje. A jak zbije mi tutaj, to ja zbiję tutaj. Jakby ten pionek nie dochodził, to też miałbym opcję zagrania na przykład wieżą na F2. I tutaj bym fajnie mógł odbić. Albo go zmusił do wymiany. Co jest takie w zasadzie równorzędne. Więc zagram tak, bo on będzie musiał się tutaj zamknąć. I po prostu będę szedł pionkiem. A nawet zbił. Ok, dorabiamy hetmana. Słuchajcie, miałem przegraną. On powinien zagrać gońcem. Ja zbijam, on dorabia hetmana. Ja tu. I przegrywam. Dostaję mata. Ale miałem farta życia, słuchajcie. Ja cię kręcę, tu trzeba było zbić. Patrzcie. Bicie, dorobienie hetmana i przegrywam. Widzieliście to? Goniec H2, ale zlekceważyłem ten ruch. Tutaj, tu, tu, tu i tu. Oczywiście jeszcze nie muszę bić gońca, mogę uciekać tu, ale to też dostaje mata zapewne, tak? Wieża, no bym uciekał. Ciekawe, czy on by dał radę mi tutaj tego mata dać. Możliwe, że tak by zagrał, bym uciekł i bym się uratował, ale jakby zagrał dokładnie, o rety.
Kontr złapał jedyną, jaką mógł. Tak, tak, tak. Tu? I koniec partii. Ja cię kręcę. Ale mógł mnie ukarać. Widzieliście to? Masakra. Dobra, słuchajcie, ostatnia partia w tym odcinku. E4. Ostatnio też, jakby to zagrać? Ostatnio też grałem C6, Karokana. Więc i teraz tym razem zagram. Się coraz bardziej do Karokana przekonuję. Kiedyś miałem oczywiście z nim styczność, grałem troszeczkę. I wariant zamknięty. Koniec na F5 oczywiście. Tutaj dobrym ruchem jest H4. No i po prostu zagranie E6. Karokan jest o tyle ciekawy, że tutaj wymienimy oczywiście, że mamy opcję grania takiej obrony francuskiej troszeczkę bez gońca na C8. Czy C5 jest dobre? Powiem wam szczerze, nie wiem, ale wydaje się logiczne. Jak tak, to tak. I tutaj się broni wszystko, więc wymiana hetmanów będzie dla mnie ok. Wymiana hetmanów w ogóle w tej strukturze jest bardzo do ok czarnymi, bo przeciwnik chyba trochę tutaj coś chce przesadzić. No zagram tak i zmuszę go do działań, jeśli chodzi o wymianę hetmanów. Jak wymieni, to skoczkiem. I nie wejdzie mi już tutaj skoczek. I pionek też się nie łączy z pionkiem. Ale wiecie co, nie mogę przejść jeszcze kolejnej partii, tamtej poprzedniej, końcówki, ale by mnie gościu załatwił. Jak to trzeba uważać do samego końca, co nie? Niesamowite. Niesamowite to było. Za szybko zagrałem. Tutaj biję, żeby rozłączyć pionki, jeśli chodzi o te centralne, bo jak zbiję tym, to ja zbijam tutaj. Dobra. I zagram goniec C5 z prostą groźbą bicia i wzięcia pionka. To nie działa, ale wyprowadzam dzięki temu kolejną figurę. Za chwilę chyba będę miał taki ruch i po prostu skoszę pionka. Chyba że on zrobi roszadę i wieża go obroni. Taka też jest opcja. Możliwe, że tak, tak, albo tak, tak. Żeby tu atakować i chyba na tego pionka się zasadza bardzo mocno. Ok, zasadza się na tego pionka. I tak, i tutaj. Nie wiem, jak on ma go bronić. Czy jest jakaś opcja obrony tego pionka. I tutaj, nie widział. Czy zagrał dosyć chyba szybko, a tutaj jest prosty plan zbicia. Możliwe, że H4 było ok, żeby zagrać H5. Okej, no to tutaj zbijam po prostu. Bo jak bicie, no to mogę odbić pionkiem. Konsekwentnie końcem wydaje mi się, że chciałbym zbić, chociaż... Nie, no skoczkiem, skoczkiem, skoczkiem. Nie, skoczkiem źle. Skoczkiem źle, Krzysztof, zagrałeś. Zbiję wieżą. Skoczkiem źle. A wieżą teraz dobrze, bo bronię tu, bo chodzi o to, że on tutaj ma związanie. Ajajajajaj. Znaczy teraz jest F6, bo wieża broni E6. Stąd też bicie. Tak myślałem, że tu zagrasz. Goniec B8. Dobra, teraz jest ok. Ale powiem wam, że no faktycznie nie bierzcie ze mnie przykładu, bo trzeba grać wolniej. Zdecydowanie trzeba grać wolniej. Ale nie, moment! Co ja w ogóle gadam? Po goniec F4 zawsze była opcja skoczek F3 i odbicie na F4. Taktyka. Teraz skoczek D3 z opcją zbicia pionka za darmo. Chyba, że zagrasz tutaj. Wtedy wezmę ci gońca silnego. Zrobię roszadę, wstawię wieżę na C8. I bardzo prosto wygram partię. Zdjęcie tego gońca ma dużo sensu. To silna figura. Ale nie, chyba jednak hetman, król E7. No tak, nie muszę robić roszady. Król w centrum zostaje i wieża C8. Najprostsze, co może być. Aha, pionka nie wziąłem. Znowu za szybko zagrałem. Znowu za szybko. A jeden pion więcej starczy do zrealizowania tutaj przewagi. Plan prosty. Wieża C4, wieża C6, może wieża na C5 tego skoczka stąd wygonić, spróbować go nawet wymienić za gońca i tyle w temacie. Wieża C5 w takim razie. Na pierwszy strzał. Ok. Może zaraz, bo chciałbym E5 zagrać. Może teraz tak.
Nie, tak, niech będzie tak. H, wieża B1 jest takie dosyć nieprzyjemne. Ale nie, wieża B1. Tak, jest nieprzyjemne. Będę musiał zagrać po prostu B6. Tak, zagram B6, goniec C5, goniec D6, goniec C5. Sam chciałem grać E5, drogi przyjacielu, ty mi w tym pomogłeś jeszcze. Dziękuję ci serdecznie. Naprawdę? Zagram E4. Goniec będzie miał więcej swobody za chwilę na E5. Dobra, no to gramy z powrotem, bronimy, atakujemy przy okazji. Jak skoczek tu, to możliwe, że mam bicie. I tak będziemy się bawić. Chyba, że A4. No to tutaj i tak koniec na E5. No tutaj siła gońca jest zdecydowanie lepsza. Goniec E5. Też nie ma za dużo figur, żeby wszystko na raz bronić. Dokładnie. Chyba tutaj teraz. Znowu z powrotem gram, żeby wziąć tego pionka. Pytanie, co będzie, jak on zagra. Tak. Będę musiał wrócić i wymyśleć coś lepszego. Raczej. Bardzo możliwe, że też król F6 po prostu trzeba grać. On wrócił. No tutaj słabo, słabo, słabo przeciwnik to rozgrywa. Daje mi bardzo wiele możliwości. Ja tą wieżą tańczę w miejscu, ale sytuacja się u białych zmienia, więc to jest na plus. Ok. Myślę, że tak. Zbijemy. Widełek nie ma, bo zbijam tam. Ok. Tu widełek też nie ma. Tutaj bicie za chwilę nastąpi. W sumie mogłem tam zbić już, ale bez znaczenia większego. Przewaga jest spora. Zagram tak, z prostą groźbą bicia. I dalej na pionka tutaj polujemy. Ok. I myślę, że B5 z ruchem B4. Chociaż skoczek broni, więc jeszcze nie, może nie do końca. Może zagram, może H5, żeby zagrać tu. Raczej on podejdzie królem bardzo szybko. I tak, i zdajmy pionka. Kolejnego zresztą. Ładnie, zbijam. A, no to teraz przeciwnik sam dał mi możliwość szybkiej redukcji. Dobra. Moi drodzy, bardzo dziękuję. Było nerwowo, szczególnie przy ostatniej partii tego odcinka. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Przypominam o szachowo.pl. 10% zniżki na kod Pan Szachu. Świetny sklep z szachami, z książkami i wszelakiej maści akcesoriami szachowymi. Zapraszam, sam się zaopatruję. Moi drodzy, dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.